Witamina D. Maksymalna porcja. 240 dni suplementacji w śmiesznie niskiej cenie. Siemeczko, dzisiaj będę robił sobie front skład, zombie skład, Frankenstein skład, zależy kto jak woli to nazywać, tak sobie nazywa, dlatego będę robił fronty, ponieważ mam uszkodzony cały czas mięsień trójgłowy ramienia, nie mam jeszcze rezonansu, nie mogę nic tą ręką podnosić, ewentualnie troszeczkę bicepsu, ale że jest czas, żeby porobić sobie teraz właśnie te przysiady frontalne, to zrobię w odcinku na KFD. Oczywiście ciężary nie będą jakieś ogromne, ponieważ jak wiecie, może na offie nie jestem, ale na mostku, czyli minimalnie, totalne, minimalnie minimum. Jak widzicie zresztą chudziutki. Fajnie jest, dobrze jest, nie? Także jakieś 150-160 kg może. Lecimy. Zanim przejdę do samych przysiadów, muszę sobie troszeczkę wyrolować, powiedzmy, czwórki. Ostatnio wokół rolowania krążyło wiele mitów, że jednak nic nie daje, czy daje, ale rolowanie według mnie działa przeciwbólowo. Jeżeli boli mnie ta czwórka, jest ona pospinana, wyroluję sobie ją, rozciągnę sobie ją, zaktywuję sobie brzuch, pośladek i wtedy będę mógł przejść do przysiadów przednich, które jak wiecie muszą być bardzo pionowe. Ostatnio byłem na 200-210 kg, ale miałem neopreny, miałem pas, miałem całą resztę, dzisiaj chcę całkowite RAF, więc ciężary będą około 160, myślę, wystarczające na dwójki, trójki, a może gorzej, nie wiem, zobaczymy. Lecimy dalej. Mamy co prawda tylko bampery, więc nie wiem, czy nałożymy chociaż 150, aczkolwiek postaram się, może to i dobrze, nie będzie mnie kusiło, żeby dawać więcej, nawet nie wziąłem sobie butów, jestem w swoich normalnych butach, w których jestem na co dzień, za dużo po prostu na głowie ostatnio i tak jak przyjechałem, tak się biorę za trening, czyli buty bez podbicia. Zobaczymy tak naprawdę, czy jestem w stanie opanować, żeby nie zawiła mi się dupa tak naprawdę bez jakiegoś większego przygotowania. Jeżeli tak, to znaczy, że nie jest ze mną jeszcze tak źle. Sześćdziesiątka, no ale to zaledwie 60. Tutaj mówią, że batminku nie było. Jak nie było, to na stówce też nie powinno być, a zwłaszcza, że mam płaskie obuwie, to jest dobrze, a nie zaktywowałem porządnie brzucha, bo miałem robić planki, ale nie chcę zrobić w stanie planków, bo nie mogę się oprzeć na tym łokciu, na tym tricepsie, bo tamten mięsień, cała głowa długa tricepsu, on została wyrwana od kości. Głowa przyśrodkowa została naderwana w części. Więc tak naprawdę ta ręka jest niesprawna, nie jestem w stanie się na niej zaprzeć, oprzeć, nic zupełnie, dlatego zrobiłem dead buggy zamiast planków, a teraz dajemy stóweczkę.
dwudziestki. Takie troszeczkę cięższe od tych normalnych dwudziestek crossfitowych. Także mamy 140 kg, a jeszcze nam po dyszce wejdzie, czyli będzie te 160, które sobie założyłem planowo dzisiaj. Mam nadzieję na trójkę. Póki co jest w miarę fajnie. Ja teraz nie trenowałem też półtora tygodnia, troszeczkę rozlatany. Wszystko strzela, chrupie, ale myślę, że te 160 na trójki jeszcze jako tako powinno pójść. Czekamy jeszcze na Wojtka. Wojtek wali w chuja standardowo. Mieliśmy dzisiaj wyjaśnić sobie tą spinę, kurwa, z Sosnowca. Jak widać, nie ma, kurwa, honoru, nie potrafi się pokazać. Taki jest, nie? Nie odbiera, on już ma mój numer i wie, że nie ma co odbierać, nie? Wielce się miał, kurwa, dzisiaj pokazać, nie? Bramkarz, kurwa. Gdzie? Taką legendę wokół siebie stworzył, a teraz, kurwa, nawet nie umie telefonu odebrać. O sygnale, na wiadomość. Cipa. Ręka mnie boli, nogi mnie bolą, ale już obiecałem, że coś nagramy, to coś nagramy. Natomiast taki dzień z dupy jakiś, ale 160 spróbujemy tą trójkę jeszcze zrobić, a potem zadzwonimy jeszcze do Wojtka, no, może jakoś się zjawi. Już nie mówię do Paleciaka, bo do Paleciaka w ogóle nie ma co dzwonić. Tutaj znajoma ostatnio zamówiła z kodu Paleciaka Monstera i przysłali jej worek ziemniaków. Ludzie, serio. Przecież się powiedzieć 25, 170, 200 kg. Nie chcę, ale muszę. Słaby jak wciul. Wychodzi brak treningu, wychodzą odpoczynki. Melanże. Ale myślę, że z pasem i z neoprenami dalej bym te 200 jeszcze raz na takich frontach wstał. Także nie ma dramatu. Teraz sobie dam 60, podpompuję trochę. I ostatnia próba dzwonienia do Wojtka. Halo! No kurwa, Wojtek, w końcu się dodzwoniłem. Ty, chłopie, raz już miałeś być, mieliśmy wyjaśnić sobie sytuację, kurwa, z bramki, a dwa, mam tutaj typa, który chce syntol. No twój syntol, kurwa, a może być ten z ręki używany, co tam odciągniesz. Pierdolisz, że ty nie bierzesz syntolu. Przecież wszyscy, kurwa, wiedzą. Michał z agresywnej masy też mówił, że napierdalasz. Dobra, słuchaj, jest godzina 14, za 20 minut, żebyś tu był. Chuj mnie to interesuje, naprawdę. Masz, kurwa, 20 minut. Załatwione. Na dzisiaj tyle. W następnym odcinku opowiem wam coś o moim nowym projekcie z Alfa Romeo, moim nowym kanale typowo motoryzacyjnym i chyba hit sezonu, na który wszyscy czekali. Solówka z Wojtkiem. Będziemy się napierdalać po mordach, chyba że dojdziemy do jakiegoś innego wniosku i załatwimy to bardziej sportowo, czyli na przykład ja będę ścigał się swoją furą, a on nie ma fury. To on będzie jechał MZK, albo z Adasiem. Adaś co ma teraz? Opla? Passata? W każdym razie może załatwimy to jakoś tak po męsku, wyścigowo. V8 versus jakieś R4 w dieslu. Nie wiem, zobaczymy. Subskrybujcie kanał KFD, mój kanał i na razie. I co, kurwa? Kurwa, w końcu, kurwa, jesteś. Masz wjebane, kurwa.
Masz kurwa wjebane, nie? Jest masa, jest kasa.